Witajcie, z tej strony Explobron na kolejnej eksploracji. Tym razem mamy do czynienia z piętrowym budynkiem. Widział mnie samochód. Tym razem mamy do czynienia z piętrowym budynkiem z lat 60. ubiegłego wieku, w którym był pożar. Tam jest okno. Tu są drzwi wejściowe, główne, od strony ulicy. Tu jest jakby łazienka. Nie łazienka, tylko jakby umywalka. A tu... Czy to jest zegar? Tam na ścianie? Nie wiem, spróbujemy otworzyć drzwi. Okay. Podłoga z desek. Okno. Kastowe okno. Z szybami jeszcze w środku. Szypa. Piecyk. Szafki i masa rzeczy. Jest też zegar. Sufit. Czarny od dymu. Tu jakieś resztki po mieszkańcu. Kombinerki takie tam. Tam jest, drzwi są do jakiegoś małego pomieszczonka. A ja nie mogę. Co my tu mamy? Włączę drugą jakby opcję mojej latarki. Kubki, nie kubki, talerze. Jakieś zastawy. Tu mamy już pajęczyny duże. To nie jest zegar, tylko jakieś ozdobne coś chyba. Kurde. Ktoś tu podjechał. Okej. To jest jakby taka... Nie wiem, nie łazienka nawet. To jest tylko sama umywalka. Drzwi spalone, no tu był pożar w tym domu. Nie wiem jak na jakiej skali był ten pożar. Ale wiem, że to jest duże. Tu jest okienko. Okienko... Takie... Ciekawy dość typ okienka. I grzejnik. Dziwne, że nie wyrwany jeszcze ze ściany po takim czasie. Nawet jest jeszcze... żarówka. Uszkodzona niestety żarówka. I tu pewnie był klosz. Bardzo ciekawie zbudowany jakby. Bardzo wysoko jest ten sufit tutaj nad nami. Okej. Idźmy dalej. Co to jest? Czy to jest włącznik światła jakiś? Taki starodawny jakby. Tu jest widok na ulicę. Te drzwi, które tutaj widać po prawej stronie. Są to drzwi na balkon, lodżie. Balkon, który wychodzi na ulicę. Niesamowite, mamy jeszcze nadal włączniki światła w budynku. Na górze jest puszka elektryczna. W ścianach nadal są przewody. Naprzeciwko nas całkowicie rozwalone pomieszczenie, za którym widać sosny. Jest w tym pomieszczeniu nadal grzejnik. Ten dom jest budowany, widzę, z jakichś pustaków. Częściowo z pustaków, częściowo z cegieł. Ciągle jeżdżą te samochody. A ja chciałbym tędy przejść. Czy to już? Okej. Podłoga pod nami trzeszczy. Widać mnie z ulicy. Teraz już nie widać mnie jakoś z ulicy. Tu jest pomieszczenie z oknem kastowym. Wygląda na jakieś sypialne. Materac. Ja trochę kucnę, żeby mnie nie było widać. Wyłączę też latarkę. Masa śmieci, ale widać, że ten dom został opuszczony. Nikt się stąd nie wyprowadził, tylko po prostu... Albo ktoś umarł, albo... Nie wiem co. Odszedł. Dlaczego? Nie wiem. Drzwi z takim jakby okienkiem. Mamy tutaj...
Szafy, nie szafy. Trochę boję się podłogi, bo jest spalona. Ale okna są całe, o dziwo. Szyby. Okej, pójdźmy tutaj. Lampa jeszcze jest. I to pomieszczenie z tym oknem, naprawdę robi wrażenie to okno. Pierwszy raz na eksploracji widzę coś takiego. Szerokie, pięcio jakby okienne okno, popiątne, nie wiem jak to nazwać. Na podłodze pełno rzeczy. Ktoś tu już przegrzebał wszystko. Ale ta lampa naprawdę. Co to jest? Wow. Lusterko jest również. Firanki, ale ładne firanki, kurczę. Ładne firanki, naprawdę. To była taka jedna jakby długa firanka. Na całą długość tego jakby okna szła, przez całą długość. Tu mamy nadal szyby jeszcze. Karnisz jest. Oj. Tam widzę strop jest uszkodzony, bo taka dziura jest duża. Szafy, rzeczy, przede wszystkim bardzo ogromna ilość rzeczy. Buty, nie buty. Włącznik światła jest nawet w środku. Oczywiście logiczne, że już nie działa, zwłaszcza po pożarze. Ale no, i tak ciekawie to wygląda. Ściana z tak, no, cegły i jakby pustaki na przemian. Wiem, że zanudzam, ale naprawdę słyszę odgłosy ciągle. Teraz pójdę do łazienki. Tu jest łazienka naprzeciwko. Za chwilę tam wejdę. To ciekawe. Nad tą łazienką jest jakby taka półeczka. Bardzo ciekawa rzecz. A tam dalej? Co to jest? Jakby wnęka taka? No nie wiem. Okej. Idźmy dalej. Jesteśmy w łazience. Przyda się latarka. Kibelek jest. Grzejnik jest też. Dziwne, że tu wszystko są grzejniki. Jest nawet klosz. Klosz. Cała lampa. Pewnie w środku na dole jest żarówka. To jakiś poręcz jakby. Tu mamy umywalkę. O. Kosz taki. Kosz wiklinowy. To wieszaczek. I włącznik. Wow. Znowu słyszę samochód. I znowu wyłączam latarkę. Co my tu mamy na podłodze? Kurczę, pieczone. Samochód tutaj jakiś stanął. Ja robię cięcie i za chwilę wrócę, jak będzie bezpiecznie. Te wszystkie dźwięki. Ptaki. Samochody. Jeszcze samolot, który leciał przed chwilą. Naprawdę tworzą muzykę ciekawą. Oj. Telegram rusza w drogę. Co to jest? Nasz... Co to by mogło być? Chyba z jakiejś książki fragment. Ale kurde, ten samochód nadal tu stoi. Ja nie mogę wyjść. Do budynku jest tylko jedno wejście. Znaczy, wejścia są dwa, ale schody są tylko jedne. A obok tego budynku jest sklep. Ciągle wchodzą i wychodzą tam ludzie. Podjeżdżają samochody i tak dalej. Mam nadzieję, że nie będę musiał stąd uciekać, ani nic. Ładna klamka swoją drogą. Nawet jest jeszcze zamek. Ciekawe, czy działa? Nie. Chociaż? Czy zamek działa? Siema, z tej strony Explowron na eksploracji domu piętrowego. Przerwał mi się film. Nie wiem, czy te dwa filmy połączę, czy wrzucę je oddzielnie. Ale tak czy siak... No, trochę się boję. Jakiś samochód ciągle tu stoi pod tym budynkiem.
Nie jestem w stanie określić, z której strony, bo tutaj wszędzie są okna otwarte. W tej łazience, w tamtym pomieszczeniu z lampą, no wszystko popalone. Kurde. Będę musiał za chwilę wyjść, no nie będę tutaj wiecznie przesiadywał, nie? Jeszcze tak z minutę i wychodzę stąd, choćby nie wiem, co się tam działo. Tak nic nie zrobię, jeśli ktoś tam na mnie czeka, to i tak będę musiał zejść. O, chyba ktoś wsiada. Może odjedzie. Okej. Czyli jak na razie nie wstaje. Kurde, odjeżdża chyba, dobra. Czyżby? Nie, niestety nie. Dobra, jeszcze pół minuty. No nie będę wiecznie kucał. Wstaję i wychodzę. Jednocześnie też tutaj chciałem, o, pokazać to. Drzwi spalone. Tak spalone mocno, że aż dosłownie takie słabiutkie jak jakiś stropian. Wow. Szkoda, że to się wszystko spaliło. Tu musiało być ładnie pewnie. Zanim to się stało. Wejdę do łazienki. Cóż, rura jest. Wszystkie rury są na miejscu. Ale... tu szyba w ogóle wypadła z tego okna, nie wiem czy to widać. Z tego okna wypadła szyba. I leży oparta. A ja... będę się zwijał. Nie ma za bardzo czego już filmować. Tak więc myślę, że się zwijam. Przed budynkiem nikogo nie ma. Okej, czyli nikt mnie nie śledzi. Kurde, ciągle jadą samochody. Ja chcę tylko odejść. Jakaś pani przejechała rowerem. Chyba mnie zauważyła, ale no raczej... raczej chyba nie przyjdzie tutaj po mnie, nie? Raczej nie. Zastanawiam się tylko, gdzie jest wejście do piwnicy. O ile w ogóle ona jest. To jest ta ala łazienka. Tam jest nadal grzejnik pod oknem. I nadal okno w ogóle zwęglone, ale jest. Okej. Ktoś na zewnątrz domu chodzi. Ja chcę tylko odejść już, nawet nie chcę do piwnicy wchodzić. Tam jest licznik z bezpiecznikami. To jest licznik. To jest licznik. I bezpieczniki ogólnie odkryte. Oj. Kogoś słyszę.
zamiast ja. O co to? Nie wiem. Ktoś tu poprzybijał tabliczki z napisami uwaga, niebezpieczeństwo. Coś musi być na rzeczy. Sufit goły. Tynk spadł. Klucz przypieczony. Co to za ludzie? A to co? Pozostałości po gniazdku. Swoją drogą, gdyby ktoś chciał mnie przyłapać, to chyba już by to zrobił. Zanudzam, wiem. Kafelki, włącznik, tam mamy meble. No generalnie przewalone wszystko. Idźmy do piwnicy. Albo nie. Piwnica cała zawalona, tak więc rozejrzę się i spróbuję opuścić obiekt bez zwracania na siebie uwagi. Włączam latarkę i idę. Przepraszam, że tak mało rzeczy nagrałem i tak mało szczegółowo. Natomiast no, jestem tu sam, a na górze było dość ciężko, bo było tylko jedno wyjście w postaci schodów. O dziwo, wszystkie kable, grzejniki, rury nadal są na miejscu. Tu kable dziwne. To świadczy o tym, że złomiarze tutaj nie przychodzą. Tam też jest grzejnik pod oknem. No cóż, to było na tyle. Tu jeszcze jest jakby jakiś klosz po lampie. No cóż, dziękuję za oglądanie. To było na tyle. Do zobaczenia w następnej eksploracji, mini eksploracji. Nie wiem, kiedy ta będzie, ale w przyszłości. W sumie nawet niebawem, że tak powiem. Czwarta mini eksploracja, a później przerwa na znalezienie nowych lokalizacji. Więc okej, ja wychodzę. To by było na tyle. Do zobaczenia na następnej mini eksploracji. Cześć.